wielką, wielką duchową pracę do zrobienia, właśnie duchową, aby uwolnić seksualność od wszelkich form posiadania, tak, że posiadamy się nawzajem, głównie mężczyzna, kobieta, używając już słowa, posiąść, już jest stricte patriarchalne, sprawowania władzy poprzez seks i też kobiety sprawiają, czasami sprawują władzę, posługując się seksualnością, nie tylko mężczyźni, bądź sprawiedliwi, i pogardy, tak, pogardy. I to jest to dziedzictwo patriarchatu, które tutaj sprawia, że bardzo trudno, chociaż widzimy takie obrazy i chcielibyśmy, żeby były prawdziwe, żeby one były w pełni zintegrowane przez nas. I z doświadczenia wiem, że tej pracy z kobietami, że mężczyźni mają tutaj dużą też pracę do zrobienia, żeby powrócić i móc w ten sposób zobaczyć i doświadczyć przede wszystkim tej energii wężowej jako energii erotycznej. Słowo erotyczne dla mnie jest głębsze, bo też zawiera ten duchowy aspekt niż seksualne właśnie. Erotycznej, która przenika całe ciało i przenika duszę i dlatego doświadczamy wtedy, to jest doświadczenie mistyczne. To jest doświadczenie mistyczne. Jedność z sercem życia, z sednem życia. W wielu misteriach starożytnych było praktykowany taniec, właściwie we wszystkich kulturach taniec transowy był bardzo ważną formą modlitwy. Tak? I żeby doświadczyć tej energii wężowej w medytacji, tak? W taki łagodny sposób, żeby doświadczyć jej jako tej, która łączy z przyrodą na bardzo głębokim poziomie, to bez przejścia tej największej rany nie da się tego zrobić. I piękną jest rzeczą to, że mamy jakiś wzorzec w postaci tantry, która jakoś tutaj przywędrowała do nas ze wschodu. Ale samo wyobrażanie sobie, że jestem Bogiem, a Ty boginią, nie zmieni tego wzorca na tym głębokim, wspólnym poziomie. Prawda? Trzeba wejść tam, gdzie zostało coś zepsute, żeby to po prostu naprawić. Ale chcę powiedzieć też, że mamy, dlatego o tym mówię i pokazuję, mamy bardzo piękne, mocne, głębokie tutaj rdzenie nasze wzorce, do których możemy się odwołać. I te, które były najstarsze, czyli właśnie Tyfon i mąż Echidny, to jest para, wężowo-ptasie, te, które zostały strącone do Tartaru, co też jest figurą symboliczną, bo nie dało się ich zabić. Nie dało się zabić. Więc były strącone do Tartaru, czyli do podziemi. I w tych podziemiach naszej nieświadomości one nam sobie mieszkają. I to wspaniale, ponieważ możemy je obudzić i przywołać. I najbardziej tajemnicze z naszego punktu już widzenia postaci właśnie wężowo-skrzydlate, wężowo-ptasie, pokazują, że to głębokie, stare rozumienie duchowości było właśnie takie, w którym zarówno energia ciała, jak i duszy, seksualna i to, co my nazywamy stricte duchową, tak, nie były rozróżnione, one były jednością. I kiedy będziemy w ten sposób nie tylko myśleli, ale też doświadczali takiego połączenia, będziemy już w nowym micie. Więc jeszcze w nim nie jesteśmy, ale jesteśmy w drodze do niego. Tak? I jest jeszcze jeden piękny archetyp, tutaj taki rdzenny nasz, o którym bardzo chcę opowiedzieć. Syna Ziemi, znanego na północy Europy jako zielony mężczyzna, który towarzyszył bogini. I on wesoły raczej, jak widzimy. Proszę. To jest XII wiek, kościół w Irlandii, również w Anglii były. Cały czas jakby był tak potężną postacią, tak ważną na północy Europy, że w kościołach pojawiały się jego podobizny. Pięknie, co?
zobaczcie, jaka piękna harmonia jest tutaj, tak? Są cztery liście dla czterech pół roku, dla czterech kierunków świata, dla czterech żywiołów. To harmonijne połączenie mocy tych, które, z których utkane jest życie na Ziemi. Uśmiech jak tajemniczy, jak uśmiech Buddy. Ja po prostu jestem zachwycona tym obrazem, od kiedy go odkryłam. Głowa zielonego mężczyzny, właśnie jako narożniku kościoła. I zobaczcie, co on tam, co się tu pojawia. Dwa węże, tak? Jakby pozostało jeszcze ślad po tych dwóch spiralach, które tutaj w postaci tych kwiatów trochę jeszcze spiralnie się rozwijają. Już wiemy, jaka jest geneza, jaka jest rodzina, z jakiej on wyrósł. Zielony mężczyzna, do dzisiejszych czasów w Anglii, w Irlandii przechowana jest ta wiedza i takie pewne, nie wiem czy rytuały może, ale ceremonie, że zielony mężczyzna uosabiał ten cykl roku, rytm tutaj życie, śmierć i odrodzenie. I na przykład jako Holy Man jest w styczniu, powstaje z tamizy. Jest taka uroczystość, taki festiwal, jak my topimy marzanne, to oni wydobywają tego mężczyznę zielonego z tamizy, który na jesieni tam powraca. Jest dość powszechny festiwal Jack in the Green, którym ten zielony mężczyzna na wiosnę, na święto majowe, 1 maja, tak, święto bogini białej, pojawia się. I pojawia się jako człowiek drzewo. I tutaj mamy, rozpoznajemy Enta, prawda? Tolkienowskiego. I to jest właśnie też ta sama rodzina, ponieważ on pojawił się jako mężczyzna drzewo. I tu są... ten obraz znalazłam w internecie, śledząc naszą kulturę masową, w jaki sposób te obrazy wydobywają się właśnie, jak mówię, z naszej duszy, z tego tartaru, do którego zostały zepchnięte. No i proszę, okazuje się, że zielony mężczyzna jest związany z rytmem też księżycowym, nie tylko ze słonecznym pory roku. I nie wiem, czy jest to ten obraz zainspirowany takimi wieloma takimi obrazami, jakie teraz można zobaczyć, które kobiety malują. Czy też po prostu został odnaleziony przez mężczyznę, który wszedł gdzieś w głęboki kontakt z tym, z tą archetypiczną postacią. Ale jednakowoż cieszę, że jest. I ja osobiście mam wielką radość z tego, ponieważ potwierdza to moje przekonanie, którym dzielę się od jakiegoś czasu, że mężczyźni mają w równej mierze jak kobiety potrzebę kontaktowania się z tym rytmem księżycowym, mają to wpisane w swoje ciało i mogą się tego uczyć tak, jak właśnie minojscy kapłani i kapłanki uczyli chłopców i mężczyzn. Są mężczyźni, których znam osobiście z kręgu, którzy taką tożsamość odnaleźli, nic nie wiedząc o tej w ogóle tradycji europejskiej, świadomi nic nie wiedzą, ten mężczyzna nic o tym nie wiedział. Kiedy w czasie ceremonii, którą prowadziłam i od wielu lat robiłam dla kobiet, a potem również dla mężczyzn, którzy przyszli do kręgu narodzin z Matki Ziemi, z łona Matki Ziemi jako jej dziecko, założył zieloną szatę i powiedział, jestem zielonym mężczyzną. I tutaj taki przekaz dał, nie jesteś po to, by walczyć, nie walcz. Tak? Ludzie zapomnieli, jak siebie kochać, przypomnij to. Tak rozumie ten etos zielonego mężczyzny. Jest jedna książka pod właśnie takim tytułem, której
jakiś William Anderson śledził to, tak, ten archetyp. I on powiedział, że to jest właśnie archetyp naszej jedności z ziemią. Zielony, też zielony człowiek, tak, bo właściwie po angielsku jest to podwójnie można to czytać. I że on jest archetypem naszej jedności z ziemią, tym szczególnie na północnej, zielonej tej Europie, gdzie było bardzo wiele lasów i gdzie bardzo długo to, co nazywamy pogaństwem, się przechowało. I ja powiedziałam tak, że on jest, budzi się teraz właśnie chyba najmocniej, ponieważ najbliżej świadomości był jakoś i najbliżej też naszego jakiegoś takiego etosu miłości do drzew, do przyrody. I ja też powiedziałabym, że on budzi się w wielu mężczyznach właśnie, którzy zajmują się i tworzą głęboką ekologię, szukają alternatywnych paliw, szukają alternatywnych ekologicznych rozwiązań, dokonują jakichś wielkich odkryć, jaką rolę pełnią grzyby w uzdrawianiu gleby. Dokonują wynalazków, tak? Śledzą sekretne życie drzew i piszą o tym. I wnoszą i mają odwagę, żeby wnieść taką perspektywę do świata, co wymaga odwagi. Ponieważ ich koledzy, naukowcy przeciągają ich przez zęby, tak samo jak to, co kobiety wnoszą. Ale kobiety się już przyzwyczaiły do tego, że są przeciągane przez zęby i ignorowane i jakby robią dalej to, co jeżeli już zdecydowały się, robią coraz mocniej to właśnie, tak? Jakby budzi to pewien ogień gniewu. Natomiast tutaj wiem, że wymaga to odwagi wniesienie takiej perspektywy, stanięcia w pełni za tym, że tak, to jest prawda, tak? I ten etos wojownika, zdobywcy, tego, który stoi u góry, który jest władcą, który ma poddanych, który posiada kobiety, który posiada ziemię, który posiada bogactwo, tak? Posiada zasoby ziemi, zdeprecjonował syna ziemi. Zdeprecjonował go i też zepchnął w to miejsce, z którego nie powinien wychodzić. Ale on właśnie się wydobywa i to dlatego jest tak ważne, aby mężczyźni przywrócili mu należny szacunek teraz. Tak jak kobiety przywracają szacunek temu, co zostało odrzucone. Że to jest pewien wzorzec, pewna męska energia, pewne męskie wartości, które potrzebują przez samych mężczyzn być uhonorowane. Wtedy one będą szanowane przez świat. Tak? Tak jak kobiety nie mogą, już to rozumieją, że nie mają co czekać, aż zostaną uszanowane ich pewne jakości zachowania i to, co chciałyby, żeby było szanowane, jeżeli same nie szanują. To jest teraz taki proces właśnie, który jestem pewna, że ma miejsce i że ten właśnie zielony mężczyzna to jest jakiś brat tego rogatego mężczyzny, brat tego księżycowego byka Minotaura, który został schowany gdzieś w podziemiach właśnie, kiedy mężczyźni szli na wojnę, musieli go zamknąć, ponieważ to on nie chciał zabijać. To nie jest ten, który będzie zabijał, ponieważ jeżeli on jest związany z życiem na ziemi, jeżeli zajmował się uzdrawianiem, to jest też postać prowadząca wszystkich tych wielkich uzdrowicieli, prawda? Którzy posługiwali się mocami ziemi i wszystkich żywiołów. To ktoś, kto uzdrawia, kto jest w głębokim kontakcie z przyrodą, z jej życiem, bardzo szanuje życie i nie będzie zabierał go pochopnie, naprawdę. Nie będzie, a tym bardziej nie będzie zabijał dla przyjemności, a tym bardziej dla zdobycia wysokiej rangi. W związku z tym ja powiedziałabym, że te jakości, te postaci mężczyzna się pochowały, tak jak te kobiece, tam w tej wspólnej nieświadomości, w tym tartarze, pojawiają się. Ja miałam przyjemność spotkać zielonego mężczyznę w bardzo ważnym śnie, jako strażnika właśnie. Usłyszeć głos tego schowanego, który głęboko tam, w postaci diabła, z
zdeprecjonowanego, który w takiej rozmowie z chłopcem mówi, kiedy chłopiec go pyta, kim jesteś, mówi, synem jestem ziemi, dlaczego jesteś tutaj schowany? Schowali mnie mężczyźni, kiedy szli na wojnę. Dlaczego nie poszedłeś razem z nimi? Bo nie chciałem zabijać. I śpiewa pieśń, ja słyszę tą pieśń, uwolnij mnie, uwolnij, już skończył się czas wojny, uwolnij mnie, uwolnij, to syna ziemi czas. I to jest potężna pieśń. Mam nadzieję, że ona będzie mocno śpiewana i mocno słyszana teraz, tak? To jest... chciałam tu powiedzieć właśnie o... Bo tu jest piękny obraz Cerunonosa, tak? Celteckiego Boga, który, zobaczcie, jak jest w jedności ze wszystkimi istotami, jak Budda, ze wszystkimi zwierzętami. To jest bardzo podobna wrażliwość. Jeżeli on, zwłaszcza z wężem, nie możemy oczekiwać, nawet sobie wyobrazić, że również siedzi w medytacji, że on złapie miecz, którego zresztą nie trzyma w ręku, i zacznie zabijać. I tutaj chciałam opowiedzieć, przywołać pewną baśń. Ponieważ zajmując się wiele lat baśniami, odkryłam, że są baśnie profetyczne. Są jak sen, który ktoś wyśnił, opowiedział, zbiorowy, który czeka na czas, w którym będzie mogła się ta historia urzeczywistnić. I wiele takich historii znam dla kobiet, ale też dla mężczyzn. Jest taka właśnie opowieść, baśń, która u braci Grimm, o chłopcu, który u trzech mistrzów nauki pobierał, i ona właśnie opowiada o tym, co teraz czuję, że jest bardzo ważne, żeby się wydarzyło i co się już troszkę wydarza, trochę już się wydarza. Mianowicie opowiada o chłopcu, który był nieudanym synem pewnego arystokraty. Nieudanym. Tam on mówi się, że był synem hrabiego. To znaczy, jakoś nie nadawał się do nauki władania mieczem, ani do sprawowania władzy. I ojciec wysłał go na naukę do jakiegoś mistrza i sobie zapłacił, żeby z niego zrobić ludzi. I kiedy po roku syn wrócił, ojciec pyta, czego się nauczyłeś? A on mówi, ach ojcze, nauczyłem się języka żab. A, ojciec się załamał. No nie po to, płaciłem za twoją naukę, wysłała do drugiego mistrza, mówi, daj ci drugą szansę. Czego nauczyłeś się, synu, pyta po roku. Nauczyłem się języka psów i umiem z nimi rozmawiać. Ojciec zdesperowany mówi, daj ci trzecią szansę, wysyła do trzeciego mistrza, kiedy syn wraca. Ojciec pyta, czego się nauczyłeś? Nauczyłem się rozmawiać z ptakami. Wtedy ojciec, jak to w baśniach bywa, w wielkim gniewie postanawiał śmiercić syna, który jest hańbą dla jego rodu, i prosi sługę, żeby go zawił w lesie. Sługa się bituje, przynosi język sarny czy jelenia na dowód, że zabił. I ten młody człowiek wędruje, ten odrzucony, tak, ten, który zawiódł ojca, i dowędrowuje do takiej krainy, gdzie jakieś dzikie psy mieszkają na wieży. I trzeba im rzucać co jakiś czas ofiarę, znaczy ci ludzie tak myślą, że muszą rzucać ofiarę z człowieka. I te psy są bardzo groźne, a kiedy król tego, władca tej krainy dowiaduje się, że on umie rozmawiać z psami, pyta, czy nie poszedłby. Ja mówię, oczywiście, mogę pójść i z nimi się porozumieć. I kiedy rozmawia z psami, one zdradzają pewną tajemnicę, że mężczyźni schowali tam pewien skarb w podziemiach tej wieży. I że one zostały zobligowane jako wierne psy, żeby strzegły tego skarbu. Pies jest symbolicznym takim zwierzęciem wierności, prawda? I one są wściekłe, ponieważ mężczyźni poszli i zapomnieli, a one tego skarbu muszą pilnować. I tenże chłopiec bezimienny, bo jest naszym wspólnym bohaterem, tak? Jest taką postacią symboliczną. Karmi psy i uwalnia je, ponieważ on
jest w stanie zejść tam i odkryć, jaki to jest skarb. Ale ponieważ narrator, ten, który opowiedział tą baśń, nie wiedział, jaki to jest skarb, to nam o tym nie powiedział. I to jest coś, co czeka na mężczyzn. Ja od dawna już proszę lewitacy, którym podarowałam tą baśń, ale nie zeszli do podziemia. Dużo czasu zajęło im jakby uzdrawianie tego kawałka odrzuconego mężczyzny i wyrażanie gniewu do ojca, tak, hrabiego. Natomiast tam jest ten skarb i władca tej krainy usynawia tego chłopca. I to jest dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ on odzyskuje szacunek i prawo do bycia kimś, z kogo można być dumnym, tak? Przestaje być tym nieudanym synem. Ale rusza dalej na wędrówkę, bo wie, że ona się jeszcze nie skończyła. I kiedy wędruje, słyszy, że żaby śpiewają jakąś pieśń o nim i on jest nią bardzo zaskoczony, a nawet trochę przestraszony. I kiedy w swojej wędrówce dowędrowuje do Rzymu, to zaczynają towarzyszyć mu ptaki. I akurat jest taka sytuacja, że konklawę, tak, kardynałów wybiera nowego papieża i przez długi czas już nie jest w stanie się porozumieć. I z desperacji decydują się, że wybiorą tego, komu Bóg da jakiś znak, kto będzie tą osobą, która będzie miała jakiś szczególny znak, szczególne przesłanie, ponieważ nie są w stanie racjonalnie rozstrzygnąć. I wtedy ten młody mężczyzna przychodzi i lecą nad nim gołębie. I odczytane jest to jako znak właśnie Franciszek. Tak. I zostaje tej baśni papieża, czyli w języku tego kogoś, kto kiedyś to opowiadał tę historię, papież to jest ten duchowy, najwyższy kapłan, tak? Najwyższy kapłan, duchowy przewodnik. I w moim odczytaniu ta baśń jest profetyczna. Ona pokazuje, że ten mężczyzna, który nauczy się, tak jak Cernunnos, rozmawiać ze wszystkimi istotami i zostanie usynowiony, odzyska szacunek, znajdzie ten skarb, który zostawili mężczyźni i to on będzie to miał tą rangę duchową, to będzie ten duchowy przywódca, kapłan, który to prowadzi. I ta historia, w której mamy to wielkie szczęście uczestniczyć w wielkiej transformacji, właśnie się dzieje. Chciałabym dzisiejszą opowieść zamknąć obrazem tej pięknej pary, wężowej kapłanki i wężowego kapłana, którzy tworzą piękną, harmonijną całość. Kim jest bogini? O tym chcę powiedzieć na następnym wykładzie. W jaki sposób bogini matka, w jaki sposób ta postać przekształcała się w czasie, w jaki sposób w postaci Matki Boskiej zyskała nową jakość jeszcze, jak w sposób przetrwała do nas, jak teraz możemy ją rozumieć, jakie cechy nosi ten nowy mit, niedualistyczny, niepatriarchalny, czym się różni od tej starej wersji, jaka będzie jego współczesna postać. To wszystko jest w czasie, jakby jesteśmy w procesie tworzenia, tak, przekształcania, dzięki czemu możemy odegrać tutaj aktywną rolę. Dlatego się spotykamy, dlatego dzielimy się swoimi odkryciami. Dziękuję, że wysłuchaliście tego, co miałam do powiedzenia. Teraz jestem ciekawa tego, co wy mi powiecie. Dziękuję.